Scenariusze lekcji to jeden z dwóch programów edukacyjnych Fundacji Uniwersytet Dzieci, którego celem jest wsparcie edukacji uczniów szkół podstawowych. Serwis gromadzi obecnie około 300 pomysłów na fascynujące lekcje, które nauczyciel może przeprowadzić z uczniami w klasie, zamieniając klasę w centrum nauki. Scenariusze lekcji dotyczą różnych edukacji, różnych przedmiotów, są dostępne nieodpłatnie, uwzględniają potrzeby polskiej szkoły, a więc zawierają odniesienie do podstawy programowej. Mam dobrze przygotowany wstęp, który jest filmem, dobrze opracowany scenariusz. Mam też materiały, z których mogę czerpać wiedzę dla siebie, karty pracy dla uczniów, podstawowe. Każdy środek dydaktyczny, który jest tam wykorzystany, jest łatwy do zdobycia i zupełnie czasami rzeczy proste stają się magiczne, czarodziejskie i dają dzieciom duże pole do popisu, do tego, żeby działać w grupie i razem cieszyć się nauką. Lekcje oparte o metodę pytań i doświadczeń angażują uczniów i zachęcają do samodzielnego działania. Uczniowie konstruują, eksperymentują, biorą udział w zabawach ruchowych, w symulacjach. Dzięki temu trenują umiejętność krytycznego myślenia, uczą się skutecznego działania, rozwijają swoją kreatywność. Tam jest super przygotowany materiał, warsztat dla nauczyciela, doskonale przygotowane materiały. Nawet jak ja nie jestem specjalistką, a nie jestem w wielu dziedzinach, więc naukowcy to przedstawiają z tak różnych perspektyw, że ja nigdy bym na to nawet nie wpadła. A tak mam po prostu gotowiec i to jest piękne. Scenariusze lekcji to także wydarzenia live, które organizujemy dla nauczycieli. Konferencje tematyczne, szkolenia. Czasami człowiekowi, który przychodzi codziennie do pracy, posługuje się tylko programem, podręcznikami, brakuje pomysłów i sił, żeby stworzyć coś ciekawego dla dzieci. A takie właśnie konferencje są bardzo dobre po to, żeby właśnie wzbudzić w nauczycielu taką radość tworzenia, żeby poczuć chęć tworzenia czegoś nowego. Co roku proponujemy nauczycielom udział w projektach tematycznych. Projekty obejmują cykl szkoleń dla nauczycieli w zakresie tematycznym, którego projekt dotyczy, a także analogowe zestawy edukacyjne, które dodatkowo wspierają realizację lekcji. Praca nad zestawem dotyczącym nauki programowania dla dzieci z klas 1-3 była dla mnie ciekawym i twórczym doświadczeniem. Połączenie ekspertów z dziedziny edukacji oraz wolontariatu kompetencyjnego pozwoliło nam stworzyć zestaw, który w łatwy i ciekawy sposób będzie pomagał dzieciom stawiać pierwsze kroki w dziedzinie programowania. Narzędzia, które tworzymy, mają wesprzeć nauczyciela w codziennej pracy, ale także rozbudzić ciekawość dzieci i zainspirować je do nauki i rozwoju.